Swobodna przestrzeń rozwojowa jest ważna dla dziecka. Niekiedy jednak konieczne jest ustanowienie granic i zasad. No, ile jest to? Czasem bowiem dziecko posuwa się w swych badaniach naprawdę za daleko. Nie chce nas tym rozgniewać. Chce tylko po prostu wszystkiego wypróbować. I musi się nauczyć, że nie wszystko mu wolno. Muss ständig Grenzen setzen. Gibt so viele Dinge, die sind gefährlich, da darf sie nicht ran. Sie darf sich beim Wickeln nicht so viel wegdrehen. Ich weiß nicht, es sind ständig Situationen, wo sie kooperieren muss. Da muss man ganz, da sage ich ganz klar, was jetzt ansteht. Najlepsze wyniki osiąga się włączając dziecko do działania i pozyskując je tym samym do współpracy. Nein. Można Nein. też skierować niepożądane zachowanie we właściwą stronę. To przydatna metoda. Vorsichtig sein. Josa, Josa, mach mal lieber Ei. Lieber Ei machen bei Mama. Das ist viel schöner. Ei bei Mama. Ei, genau. So ist viel schöner. W każdym wypadku dobrze jest uzgodnić sprawę z partnerem. Czego zabrania jedno, na to drugie nie powinno zezwalać. Die kommen auf Ideen, die man einfach nicht zulassen kann. Man kann nicht eine ganze Tafel Schokolade essen, wenn man so klein ist, erst recht nicht. Oder man kann nicht den Tee überall verteilen oder die Stereoanlage kaputt machen. Mütze bleibt auf. Auflassen. Auflassen. Granice muszą być. Pomagają się dziecku ukierunkować. Należy cierpliwie powtarzać, co mu wolno, a czego nie. Genau, die Mütze soll wieder auf dem Kopf. Der denkt wahrscheinlich, man kann das essen, wenn wir runterkommen. So, nehmen wir das zu. Nico, das kommt im Müll. Bring das mal bitte weg. Nein! Ich nehme dir das nicht weg, ich lege das hier hin. Bringst es jetzt. Także w wypadku starszych dzieci jest rzeczą normalną, że reguły i zakazy muszą być kilkakrotnie powtarzane. Jeśli to wszystko nie skutkuje, trzeba interweniować. Najlepiej jest pozostać spokojnym i zdecydowanym. Ja, mein Schatz, ich bin hinter dir. Du kannst weiter klettern. Mama. Ja, okay, prima. Super. Bist angekommen. Um wir zu rutschen. Dzieciom trzeba pomagać w rozwijaniu umiejętności, kiedy dużo eksperymentują i sprawdzają swoje możliwości. Pozostają wtedy żwawe i zdrowe.